Taki specjalny prezent na święta. Ale mam nadzieję, że jest tych osób kilka, ale że już na koniec roku na przykład to Was tak zmotywuje, że będzie tutaj dużo więcej takich osób, tak? I poproszę tak. Zacznę od chłopak, czyli tam Filip, bardzo Cię proszę. Dostajesz... Filip dostaje tutaj taki czek. Jutro z tym czekiem idzie do Pani Sylwii. Dostanie 5 dych. Gratuluję. Poproszę Michała Siedleckiego. Dagmarę Ratuszną. Słuchajcie, to są takie nagrody za takie fajne funkcjonowanie w ośrodku, w szkole. To są też jakby no takie podziękowania, żeby tak dalej, tak? Oczywiście mówię, lista jest otwarta. Poproszę Julię Kleczko. Gazetka. I pan Adrian chciał powiedzieć wam tylko kilka słów. Wyszedł kolejny numer gazetki Trakt Fakt. Trafił do wszystkich, mam nadzieję, grup chyba. I chciałbym serdecznie podziękować całej redakcji. Zresztą zaraz z imion i nazw wymienię osoby, które zaangażowały się w ten projekt. Chciałbym wam podziękować za wkład, za zaangażowanie, za kontakt z wychowawcami, z nauczycielami w tej sprawie. I też pomocy, którą włożyliście wy, nauczyciele i wychowawcy, w pomoc też dla wychowanków. I dziękuję serdecznie przede wszystkim Alanowi tobie za już drugi rok wkładu w tą gazetkę. Brawo! 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 Kolejność jest przypadkowa. Justyna, dla ciebie również dziękuję bardzo. Karolina, tobie bardzo też dziękuję. Dziękuję też Wiktorii, której nie ma chyba dzisiaj, tak? Nie, nie ma. Dobrze. Ale brawo również. Klaudia, tobie bardzo również dziękuję. Kasper Głuski, tobie również bardzo dziękuję. Michał Perczyński. Dziękuję również Piotrowi Rafalskiemu, ale go dzisiaj też nie ma, tak? Nie, tak. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wam wszystkim za pomoc w tej gazecie. Niech wam służy. Niech to są nasze losy od września do dnia dzisiejszego.